Witam Was bardzo serdecznie, tym razem z domu. Mam dla Was, myślę, dość ciekawą obserwację. Kilka wskaźników, których ja używam, które śledzę i które mogą Wam posłużyć znacznie lepiej chyba niż nawet analiza techniczna. To są wskaźniki, które są obliczeniami związanymi z obserwacjami sieci przez analitykę, które pozwalają po prostu oszacować to, co się dzieje na rynku aktualnie i przewidzieć pewne trendy bądź podjąć jakieś własne decyzje wejścia bądź wyjścia z rynku. Chciałbym Wam to pokazać, jakie to są wskaźniki, jak się nimi posługiwać, no i resztę pozostawię Wam, żebyście mogli sobie dalej kopać wiedzę w tym kierunku, ponieważ no, nie chcę poświęcać na to zbyt dużej uwagi, też czasu nagrania. To jest tylko zaznaczenie pewnych rzeczy, gdzie możecie ich szukać i jak je w taki prosty sposób życiowy analizować. Ok, więc do meritum. Pierwszym wskaźnikiem, którym chcę Wam głowę zawrócić, jest NVT Ratio. To jest wskaźnik, który, znaczy skrót pochodzi od Network Value of Transaction Ratio, czyli ilości, wartości transakcji w sieci. No i on jest liczony w dość prosty sposób. To jest market cap, który w tej chwili jest poniżej 80 miliardów w przypadku Bitcoina, market cap całego Bitcoina, cała kapitalizacja rynkowa dzielona przez ilość transakcji na blockchainie w dolarach wyrażona w Bitcoinie. Tak w dużym uproszczeniu, mam nadzieję, że jest to jasne. Tworzy nam to obliczenie taki wykres, jak widzicie tutaj na rysunku, tą brązową linię. No i ona w relacji do ceny, historycznej ceny Bitcoina, którą też możecie na pomarańczowym wykresie powyżej śledzić, daje nam pewien obraz. Ona jest rysowana na podstawie 25-dniowej średniej, plus 14, minus 14 dni od momentu pomiaru. Dzięki temu wychodzi nam pewne uśrednienie. No to są obliczenia, które składają się na tą linię. W każdym razie to, co warto zaobserwować, to jest pewien przedział, w którym zachowanie się tej linii w relacji do ceny Bitcoina w czasie może dawać nam pewne sygnały do naszych zachowań, ponieważ zobaczcie, jeżeli przebieg naszego NVT mieści się w tym przedziale, czyli powiedzmy, że od 30 do 97, do 100, załóżmy, że do 100, to jest to, pokrywa się to z wzrostami, z bull marketem, czyli takim wzrostem. Jest to moment do, tutaj wczesny fragment jest momentem do akumulacji, czyli do nabywania aktywów, w tym przypadku Bitcoina, natomiast moment, kiedy ta linia zaczyna się wybijać ponad tą granicę wytyczoną przez te dwie linie, to jest moment, kiedy następuje już przewartościowanie, jest bańka tak zwana, której rozładowanie będzie kończyło się powrotem do tego przedziału, ale też korektą. I znowu wchodzimy w fazę akumulacji, najlepszy moment do nabywania udziałów w rynku Bitcoina, żeby później znowu czekać na wybicie tej linii NVT poza granicę bezpieczną, że tak to nazwę. I następuje kolejna bańka, której urwanie kończy się solidną korektą. No i właśnie mniej więcej jesteśmy tutaj. Widzimy, że wyjechaliśmy dość mocno poza wykres w stosunku do tego, jaki jest market cap. Cena nadal wydaje się być przewartościowaną, co może brzmieć abstrakcyjnie, ale tak jest, nawet w stosunku do historycznych wydarzeń. No i teraz przez jakiś czas będzie następowała tutaj korekta, czyli powrót tak naprawdę do bezpiecznego zakresu, w którym znowu będzie należało kumulować. To może być linia prosta w dół, jak upadek pełen, natomiast może się okazać, że ten okres wydłuży się jeszcze o kilka tygodni czy nawet miesięcy. Bardzo ciężko jest to w tej chwili zweryfikować, ponieważ no, możemy się opierać tylko i wyłącznie na średniej, tak jak mówiłem, plus minus 15 dni, żeby uzyskać to, co się będzie działo dalej od dzisiaj, to musimy kolejne 15 dni obserwować rynek i wykreślać NVT line. Ok, to jest jakby pierwsza metoda. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Jeżeli nie, to oczywiście skomentujcie pod wideo, podyskutujemy sobie na ten temat, powiem Wam, doprecyzuję. Lecimy dalej. Dobra, drugim wskaźnikiem jest NVT signal, to jest Network Value to Transaction Ratio Signal. Jest to bardzo podobna metoda, tylko bazująca trochę na innym uśrednieniu. To uśrednienie bazuje na 90-dniowym średniej moving average, tak znam z angielskiego. Nie wiem dokładnie jak to przetłumaczyć na polski. W każdym razie jest to taka średnia, powiedzmy średnia ważona z 90 dni market capu do dziennej wartości transakcji na blockchainie dolarowej wyrażonej w bitcoinie. Tak by to można określić. Ten wykres troszeczkę różni się od poprzedniego, natomiast on jest w pewnym zakresie bardziej wygładzony i trochę inaczej trzeba go czytać. Zasada jest bardzo podobna. Też mamy pewne linie, które nam wyznaczają moment, kiedy jesteśmy znormalizowani i wzrastamy, i wybicie poza te linie powoduje informacje o bańce i nieuchronnej korekcie, czyli widzimy za każdym razem, kiedy w cenie bitcoina przekraczany został próg pęknięcia bańki, czyli przewartościowania w stosunku do realnej wartości, to ta metoda nam pokazuje, że szpila wybija się poza tą granicę i w tym momencie trzeba oczekiwać korekty, będzie zjazd i będzie idealny moment do akumulacji, do dokupienia przed kolejną bańką, kolejna bańka znowu wybicie poza ten zakres linii. Także jak widzicie, bardzo fajna metoda, natomiast też no, wymaga co najmniej 90 dni analizy market capu, ładnego wyciągnięcia średniej z tego, ale to faktycznie tutaj się sprawdza. Kolejny raz, no i teraz mamy, tu widzimy bańkę, która nastąpiła na końcu 2017, początku 2018 roku, pierwszy kwartał. Zejście do pozycji, gdzie skończyła się praktycznie korekta i kolejne wybicie ponad linię bezpieczeństwa, tak to nazwijmy. Tutaj tą granicę bezpieczeństwa, która zwiastuje w najbliższym czasie pęknięciem kolejnej bańki, mikrobańki, czyli tutaj jesteśmy tutaj i tu zmierzamy w dół do bezpiecznego zakresu, czyli prawdopodobnie te spadki zakończą się niebawem i możemy się spodziewać kolejnej bańki. Tak przynajmniej można byłoby wstępnie to interpretować, ale nadal mamy za mało danych uśrednionych, żeby móc przewidzieć, czy tutaj nie będzie kolejnego jeszcze zabawy horyzontalne i dopiero zejście albo wybicie kolejne w górę. Bardzo trudno to na tą chwilę wywnioskować. Widzimy, że ta linia spada w dobrym kierunku, czyli do naszej bezpiecznej granicy, do bezpiecznego przedziału, po którym następuje moment na zakupy przed kolejnym wzrostem. Z tej analizy wynikałoby, że tego się dokładnie możemy spodziewać, trudno tylko przewidzieć dokładnego czasu. Wskaźnikiem, o którym chciałbym Wam powiedzieć, to jest MVRV, to jest bardzo ciekawy wskaźnik. MVRV to jest Market Value do Realized Value, czyli wartość kapitalizacji, wartość rynku do realnej wartości rynku. Ta wartość rynku to jest nic innego jak market value to jest nic innego jak ilość bitcoinów wykopanych pomnożona przez ich wartość aktualną, wartość rynkową. Natomiast Realized Value zakłada trochę bardziej złożony algorytm sprawdzenia takiego realnego market capu, tak bym to nazwał, który również zakłada to, że nie bierze się pod uwagę pewnych utraconych bądź nieruszanych, hodlowanych coinów, czyli taki realny market cap, no jest jakby ta metoda ma pewien algorytm, który potrafi sprawdzić na podstawie pewnych wytycznych analitycznych, technicznych, które adresy od dłuższego czasu nie są ruszane, nie są aktywne, nie ma z nimi kontaktu, co może wskazywać na utracone środki bądź zamrożone na dłuższy okres czasu, wycofane tak naprawdę z rynku, czyli nie bierze pod uwagę pewnych pewnych wartości Bitcoina, które tak naprawdę realnie nie biorą udziału w rynku. No i powstaje nam też bardzo fajna zmienna, która w momencie wybicia się, może tutaj pokażę Wam na innym wykresie. Tu mamy na niebieska linia pokazuje archiwalny market cap, czyli market value, i widzimy też realized value na pomarańczowo. Co ciekawe, dochodzi do pewnych... Ta metoda bardziej nam wskazuje momenty, w których jesteśmy już najniżej, niżej nie zejdziemy, i to są najlepsze momenty do zakupów, czyli tu, kiedy ta linia realnego market capu zeszła poniżej realnego market capu, i kolejny historyczny moment, dłuższy okres stagnacji i takiego powolnego wzrastania Bitcoina, to była kolejna wanna, w której warto było się wypluskać i nabyć udziały w rynku, żeby później załapać się na tą największą bańkę zeszłego roku. I nie tylko zeszłego roku, bo ona trwała, bańka, no, konsekwentny wzrost przez tak naprawdę 2 lata. Można tak to zamknąć w takich ramach. Wskaźnikiem, jaki obserwuję, aczkolwiek jest on w takiej fazie, można powiedzieć, eksperymentalnej i mamy zbyt krótką historię Bitcoina, żeby jednoznacznie stwierdzić, czy jest on zawsze skuteczny, to jest BNM, Bitcoin Network Momentum, czyli chodzi o złapanie takich danych nałożonych na wykres ceny archiwalnej Bitcoina, aby znaleźć bull market, wyróżnić wczesny i późny bear market, czyli spadki, i przygotować się do kolejnego bull marketu. To jest ta linia, która stanowi BNM, to jest nic innego jak ilość bitcoinów w obiegu do jego ceny aktualnej z danego momentu pomiaru. I tak naprawdę widzimy tutaj, że wybijanie się, jakby w uproszczeniu, konsekwentne, wysokie wartości tego wskaźnika mogą nam zaznaczać bull market. Spadki po wysokich mogą oznaczać właśnie wejście we wczesną fazę bear marketu, czyli rynku niedźwiedzia, czyli spadków. Podnoszenie się stopniowe, bez większych wybić, bez dużych wybić, może zwiastować późny bear market, czyli wychodzenie już pomału z pesymizmu rynkowego, i kolejne wysokie, konsekwentne wysokie notowania tego wskaźnika BNM mogą świadczyć właśnie o bull markecie, czyli byczym rynku, czyli wzrostach, po których oczywiście po jakimś czasie następuje zdrowa korekta. To jest jakby jasne. Ok, tu mamy BNM i jeszcze 2 rzeczy chciałbym Wam pokazać. Ok, mamy najbardziej złożoną chyba metodę analizy rynku, czyli McAfee's Network Value. NVM to jest Network Value to McAfee's Ratio tak naprawdę. I no, wiedza i obliczenia za tym stojące nie należą do prostych. Te wykresy możecie sobie później na spokojnie przeanalizować, poczytać i zobaczyć logarytmiczne różne rozwiązania, które prowadzą do zbudowania pewnej krzywej tutaj McAfee'ego. I znaczy, prawo McAfee'ego wiąże się tak naprawdę z ilością użytkowników w sieci, i na tej podstawie kwadrat tej ilości użytkowników aktywnych danej sieci determinuje wartość sieci tak naprawdę w uproszczeniu, w najprostszych słowach. No i teraz powstają pewne wskaźniki, które tworzą linię, tą pomarańczową. W tym przypadku tutaj możecie sobie zobaczyć na przykładowej analizie, która pokazuje lata, pokazuje na granatowo mamy zaznaczone oczywiście znowu kurs Bitcoina i nałożono na to tą krzywą NVM ratio, która w momencie, kiedy jest na tym zielonym polu, to wskazuje nam niedowartościowanie według tej metody pomiarowej, natomiast jeżeli jesteśmy w czerwonym polu, pomarańczową linią, to jesteśmy przewartościowani. I tu jest taki moment neutralny, gdzie należałoby się jakby otwierać pozycje zakupowe na rynku według tej metody, bo jak widzimy, to są konsekwentne wzrosty, czyli w momencie, kiedy jesteśmy w dobrej cenie bądź niedowartościowani, wyjście w kierunku przewartościowania powoduje już niemalże pewność co do pęknięcia bańki i korekty na rynku. Kluczowe jest obserwowanie, na bieżąco śledzenie ilości przybywających aktywnych użytkowników sieci, ponieważ jeżeli zauważymy, że cena rośnie, a nie idzie za nią wzrost proporcjonalny ilości aktywnych użytkowników sieci, to może nam dawać do myślenia i może zwiastować kolejną bańkę. W pozytywnym bądź negatywnym tego słowa znaczeniu kolejna bańka to, że szykujemy się na duże wzrosty, ale kolejna bańka to również perspektywa po niej spadku, korekty, odreagowania i kolejnego bear marketu. Także aktywni traderzy nie powinni przejść obojętnie generalnie obok tej metody i myślę, że warto te parametry śledzić jakby przyrost użytkowników, chociażby tutaj, gdzie możemy zobaczyć, jak w czasie ta zmiana następowała, co się działo, jak bardzo mocno rozjechała się ilość aktywnych użytkowników w stosunku do ceny przed pęknięciem bańki w pierwszym kwartale tego roku. No i w tej chwili widzimy, że ta ilość użytkowników aktywnych już tak zdrowo sobie rośnie, nie wybija się, nie rozjeżdża się za bardzo z ceną, czyli to jest jakby zdrowy objaw powrotu do normalności. No i ostatnią rzeczą, którą bym chciał Wam pokazać, taką dość mocno ciekawostką, jest to, co m.in. Trace Mayer publikuje na Twitterze, publikował jakiś czas temu. On to aktualizuje i liczy na taki dość prosty sposób, tworzy pewną relatywne odniesienie do średniej z 200 dni ceny Bitcoina i pokazuje ją w czasie, jakich możemy spodziewać się wartości. Jak widzimy, wrzesień, tutaj mieliśmy 2018, cenę potwierdzoną i cenę z jego wyliczeń i mamy tutaj też wskaźnik, który nam pozwala oszacować, w jakiej jesteśmy fazie, czyli na przykład na czerwono widzimy momenty, kiedy byliśmy dość mocno niedowartościowani względem rynku z ceną. Obszary tutaj, nazwijmy to pomarańczowe, ten kolor między 0,9 do 1,2 to są obszary, gdzie jesteśmy nadal niedowartościowani, czyli najlepsze momenty do zakupów. I mamy też tutaj na zielono oznaczone w tym momencie ceny na koniec tego roku i początek przyszłego roku. Początek i koniec tak naprawdę, mamy ujęty styczeń i grudzień. Widzimy tutaj obliczone przez niego ceny. No i informacje, że to będą fair value, czyli takie zdrowe ceny, nie przewartościowane ani nie dowartościowane. Także bardzo też ciekawa tabelka, która myślę, że może wielu uspokoić, tym bardziej, że archiwalnie wszystko się zgadza. Nie jest powiedziane, że w przyszłości będzie to działało dokładnie tak samo, bo w przeszłości przyszłość możemy tylko szacować, a przeszłość możemy analizować na podstawie danych historycznych. Natomiast wygląda to optymistycznie i myślę, że ta wizja pocieszy niejednego hodlera, który nie wychodzi z rynku teraz, obserwując te spadki i czeka po prostu na kolejne Eldorado. Tutaj Wam jeszcze pokażę wykres, na którym możemy to na żywo śledzić, ponieważ stworzono pod to chart. Stworzono pod to wykres i ta średnia 200-dniowa, która Mayera jest tutaj nałożona. Widzimy też linię wyznaczającą nam przewartościowanie powyżej tej linii, przewartościowania tych powiedzmy 2,5 punkta. Już widać, że wybicie się ponad nią tej średniej powoduje korektę. I jesteśmy aktualnie mniej więcej tutaj z naszym kursem i w tym momencie jesteśmy niedowartościowani według tego, według tej krzywej. Także jak widzicie, te metody, które Wam dzisiaj pokazałem, mają różne spojrzenia na aktualną historię, na aktualną sytuację, natomiast na historię mają bardzo zbieżne. To, jakie wyciągniecie z nich wnioski, na ile nauczycie się z nich korzystać dla samych siebie, no to już jest Wasza indywidualna sprawa. To wszystko, co Wam tutaj pokazałem, to nie są żadne moje sugestie ani porady inwestycyjne, to są tylko narzędzia, które, mam nadzieję, pozwolą Wam poczuć się pewniej na tym rynku. Jeśli Wam się podobało, to bardzo będę wdzięczny za subskrybowanie kanału, jeżeli tego nie zrobiliście do tej pory, i łapkę w górę, która będzie mnie motywować do tego, żeby dzielić się z Wami pewnymi moimi obserwacjami szeroko pojętego rynku kryptowalutowego. Dzięki Wam wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wideo. Hej!